Słowo Boże mówi, że gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba, spośród ludu obcego języka, stał się Juda jego świętością, Izrael jego królestwem. Morze widziało to i uciekło. Wiecie, kiedy on ich wyprowadził z Egiptu, Słowo Boże mówi, że stali się jego własnością. Kiedy oni się stali jego własnością? W jaki sposób oni się stali jego własnością, kiedy oni opuścili Egipt? Zobaczcie, kiedy opuścili Egipt, własnością Boga stajesz się w momencie, kiedy decydujesz się na to, żeby zostawić świat. Po prostu. Stajesz się jego własnością. I wtedy co się dzieje? To jest napisane, że morze to widziało i uciekło. Morze jest symbolem tego świata, które działa w sposób czynny, czyli to jest czynny świat. Kiedy świat zaczyna uważać ciebie za osobę niebezpieczną? Wtedy, kiedy go opuszczasz. Jesteś niebezpieczny wtedy. Zaczynasz być zupełnie innym człowiekiem, ponieważ podjąłeś decyzję opuszczenia tej przestrzeni, którą jest świat. Oni wyszli spośród ludu obcego języka. My wyszliśmy z systemu świata, przyjaciele. Wyszliśmy z tego systemu. Kiedy próbujesz dotykać tego świata, to następuje takie sprzężenie w twoim życiu. Tak naprawdę dotykanie tego świata to jest strzał w kolano. To jest niszczenie samego siebie. Po prostu niszczenie samego siebie. Kiedy dotykasz tego świata. To nie jest, w ogóle nie rozpatrujemy już tego w kategoriach, czy nam coś wolno, czy nam nie wolno. To w ogóle nie tak rozmawiamy. Wiecie, że mało ludzi się orientuje, że kiedy Bóg dał w ogóle 10 przykazań Izraelowi, to wiele ludzi myśli, że tam jest napisane, tak jak nam tłumaczą te nieszczęsne przykłady biblijne, tam nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. I że to są takie nakazy. Ty nie będziesz zabijał, bo jak będziesz zabijał, to ja cię zabiję. W ogóle. Nie będziesz, nie kradnij, bo cię okradną. W ogóle. Nie, to nie. Te teksty Boga, to brzmiało to w oryginale w ten sposób. Nie będziesz musiał zabijać. Nie będziesz musiał kraść. Nie będziesz musiał cudzołożyć. Rozumiesz, o co chodzi? To nie było tam, nie cudzołóż, bo cię uwalę. A? To nie to. To nie te słowa, bo nie będziesz musiał cudzołożyć. Czyli jeżeli przychodzisz do mnie, mówi Bóg, to nie będziesz musiał, bo do tej pory musiałeś. Musiałeś się bronić, musiałeś dbać o siebie, musiałeś ustawicznie ogarniać swoje życie, ale od kiedy przyszedłeś do mnie, ja stałem się twoim panem i ty nie musisz już. Nie musisz. Nie musisz. Dlatego jak oni wyszli z Egiptu, tak, to była informacja Boga do nich. Ty nie musisz siedzieć tam, dziecko moje, wśród tego ludu obcego języka. Nie musisz. Stąd morze uciekło. To znaczy ten uzurpatorski system diabelski, który działa w świecie, cofnął się. On się cofnął. Kiedy on się cofnął? Kiedy oni podjęli decyzję wyjścia. Wyjścia. I się ludzie pytają, a mogę zrobić to, a mogę zrobić tamto. On mówi, rób co chcesz, tylko moje pytanie, rozumiesz, co ty za interes na tym zrobisz? Czy ja mogę w świecie zrobić to czy tamto, a mogę to, a moje, ale rób. Tylko, wiesz, w mojej Biblii jest napisane, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. To ja mam tak napisane w Przypowieściach Salomona. Zobacz, bo w swojej też pewnie tak jest napisane. Człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Ja nie jestem debilem, żeby strzelać sobie w nogę. Iść do świata. Nie jesteś ze świata. Nie pochodzisz ze świata. Świat to jest miejsce, które działa w opozycji do twojego życia. Opozycja. Po co to tam chodzić? W jakim celu? W takim celu, proszę ciebie, żeby od diabła dostać w łeb i potem wracać z powrotem. Panie, ratuj. Gdzie byłeś? Na melanżu w świecie. Rozumiesz? To mi co ci zrobili? Zlali, okradli, jestem z powrotem. Rozumiesz? Przeciętny chrześcijanin. Tak? Zlany, okradziony, jestem z powrotem. Panie, kocham cię, tak cię kocham. Chodź, zawinę ci nogę, rękę. Wiesz, o co chodzi? Rozumiecie? To jest żałosny widok. Tu jest napisane,
stał się Juda jego świętością. Stał się inny niż Egipcjanie. Inni niż Egipcjanie. Jesteś inny niż ten świat. Nie sięgaj palcem do świata. Steroryzuj w Duchu Świętym ten świat. Rozumiesz? Stań jak bohater i powiedz: ja mam rację. To ja mam rację. Proszę mnie słuchać. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się tym ciągotom, które chcą, żebyś gdzieś wrócił. Bo pamiętaj, jeżeli jesteś poza systemem świata, to diabeł po prostu się boi ciebie, bo ty jesteś inny. Jesteś świętością Bożą. On się boi świętości Bożej. Ale diabeł się w ogóle nie boi, tak? Człowieka, który zdejmuje z siebie system świętości, wraca do świata i udaje Egipcjanina. Umówmy się tak, nie będziemy udawać Egipcjan. Taki numer wywalimy. Okay? Nie będziemy udawać, że jesteśmy z Egiptu. Nie masz obywatelstwa egipskiego. Masz obywatelstwo niebiańskie. I trzymaj się tego jak koń dyszla. To jest bardzo ważna rzecz. Tego się trzymaj. Tego się trzymaj. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie jako nowe stworzenia. My uwielbiamy Ciebie jako ci, których Ty podniosłeś z gruzów. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie, potężny wielki Boże. Uwielbiamy Ciebie. Jesus, 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 Jesus.
Potężny Bogiem jesteś Ty.
Serce do serca, serce do serca, serce do serca.
ma calara massa color rosso, color rosso, tacche calara massa color rosso, color rosso, le che calara massa color rosso, ma che calara massa, ma che te te, io si noce, potenzi Jahwe, ty, który przyszedłeś na ten świat, zniszczyć ciała diabła, ja wzywam twoje potężne imię, ja wzywam cię, Boże mojego zbawienia, Boże świętości, Boże mocy, ja wzywam twoje potężne imię, Jahwe, 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 ja wzywam cię, ja wzywam cię, ja wzywam cię, Jezusa, serce do
сироты. В имени Иисуса я тебе покажу раз. В имени Иисуса. Сосна сироты. Їх вийде особи, які знайшли в стадії. Їх вийде особи, які знайшли в стадії. Ніхто
Еще!
opieraj się na swojej sile. Ja jestem wiatrem. Szybuj wysoko. Zobacz, jak dobrze widzisz z góry. Z góry wszystko dobrze widać. Kiedy jesteś nisko, to dotykasz tego, co jest w niskości. I wszystko wydaje się takie straszne i takie ogromne. A kiedy szybujesz wysoko na mnie, to widzisz, że te straszne, ogromne rzeczy są maleńkie. Nie bądź przy ziemi, bądź wysoko.
Cię uwielbiamy, jesteś.
Ciebie, ciebie, ciebie.
jesteś kończę. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien, by Cię czcić. Święty Bóg, na tronie swym jesteś godzien.
przeklinał obsesyjne myśli teraz. Ja w imieniu Jezusa wstrzymuję teraz każdą obsesyjną myśl, każdą natrętną myśl wśród ludzi w Kościele, w imieniu Jezusa. Thank you.
siłom próbującym atakować Kościół, aby się usunęły. Zatrzymujemy ich działanie, nie pozwalamy wejść. Rozbijamy wszelki diabelski plan powzięty przeciwko Kościołowi. Usuwamy te mroczne związki. Posyłamy teraz, Ojcze, Twoich aniołów. Niech rozpraszają demoniczne siły w imieniu Jezusa. Hallelujah.
bądź pewny, że otrzymałeś to, co prosiłeś. Dalej uwielbiajmy Boga.